Hej z Tenebachus, witam was w kolejnym odcinku. Tym razem odcinek z GTA Online, ale tym razem odcinek tematyczny i poruszymy dwa tematy. Pierwszym tematem będzie oczywiście glitchowanie w GTA i drugi, bardzo podobny w sumie, cheatowanie w GTA. I które moje stanowisko niektórzy znają, a niektórzy po prostu nie znają i potem w komentarzach piszą jakieś bzdury w stylu: Bachus, ty nie lubisz glitchy, czemu pokazujesz glitch na kanale? Hipokryto. Jeba, nie piszę tak akurat, ale myślę, że niektórzy z nich sobie tak po prostu myślą. Więc wyjaśnię, czemu nieraz pokazuję na kanale glitch i tak dalej. I jak mówiłem, przy okazji poruszymy sobie temat cheatowania, bo jest to dosyć podobne i te tematy się w pewien sposób łączą. I może niektórzy w komentarzach mi jedną rzecz wytłumaczą, o której nie mam kompletnie pojęcia, czemu tak to się nazywa i tak dalej. Ale dobra, zaczynamy. Więc temat glitch na początek. Więc zapraszam do wysłuchania historyjki. Bachus, czy robisz glitche? Ktoś zapyta. Robię. Du 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 du. Efekty specjalne .mp3. Jakby co? Jakie robię glitche? Ktoś zapyta. Jakie? No na pewno nie takie, co dają zarobić, dlatego że ogólnie uważam, że robienie glitchy, które pozwalają ci na szybki zarobek, slash na szybkie wbicie expa i tak dalej, to jest po prostu psucie sobie gry. Ja jak używam glitcha, to albo on jest po prostu na tyle bez sensu, że jeżeli jakimś prawem da cię zarobić, to więcej czasu na niego stracisz, niż byś zarobił. Na przykład taki glitch kiedyś pokazałem, jak naprawić auto z import-export, więc no po pierwsze, ktoś musiałby się ostro postarać, żeby to się mu czasowo opłacało, ponieważ wymaga to naprawdę poświęcenia masy czasu, żeby naprawić ten samochód. Więc tamten glitch na przykład pokazałem dlatego, że uważam, że jest bardziej śmieszny, niż daje ci zarobić, więc pokazałem go na kanale. Tak samo pokazałem na przykład glitch. W ogóle wszystko się nazywa glitchem teraz. W ogóle słyszałem taką historyjkę, że jeżeli ja odpalam sobie misję z tej tablicy kasynowej, w sensie napad na kasyno, robię sobie te plany, na przykład robię sobie samochody i myślę sobie: hej, nie chce mi się jechać, po dwa samochody do Paleto Bay 50 km. No to mówię sobie: hej, zmienię sesję, wylosuję inną misję. I ktoś mówi: Bachus, to jest glitch. No i dyskutuj z takim. A teraz przejdźmy do tego tematu wcześniejszego, co właśnie przerwałem. Pokazałem wam takiego glitcha, to można raczej nazwać już glitchem, na wystrzelenie bardzo dużej ilości pocisków z rewolwera zamiast ostatniego strzału, że tak powiem. Czyli po prostu macie rewolwer, strzelacie sobie z niego, strzelacie, no i tam, jeżeli odpowiednią sekwencję przycisków naciśniecie, co też jest troszeczkę wymagające, no to ostatni strzał z rewolwera będzie taki strasznie potężny, tam strzeli z, nie wiem, 100 pocisków naraz. Więc mamy taki minigun w rewolwerze. W teorii jest strasznie OP, w praktyce jest tylko do zabawy, dlatego że jeżeli byś chciał zabić tego gracza, to prawda jest taka, że musiałbyś po pierwsze wystrzelić cały magazynek z rewolwera, przy okazji w międzyczasie właśnie rzucić odpowiednią bombę przylepną i dzięki temu właśnie będziesz taki potężny pocisk. No brzmi to fajnie, tylko prawda jest taka, że właśnie jakiś gracz zwykły, nawet niedoświadczony, zabije cię z 8 razy, zanim zdołasz to zrobić. Czyli po prostu jest to kompletnie bezużyteczne, służy jedynie do zabawy. Tak samo bardzo często z ekipą wchodzimy sobie właśnie do budynków, które są zamknięte normalnie, czyli na przykład budynek FIB. Wchodzimy tam sobie przez dach, używając cargo boba i jesteśmy w środku. Więc podsumowując, jeżeli chodzi o glitche, ja popieram, że tak powiem. Jeżeli jest to glitch, który pozwala ci się fajniej bawić w tej grze, a jeżeli jest to po prostu glitch, który pozwala ci na przyspieszenie rozgrywki w taki sposób, żebyś miał więcej hajsu, więcej expa, więcej wszystkiego, to niestety właśnie takich glitchy nie popieram. W sumie temat glitchy szybko poszedł, no bo raczej nie mam nic więcej do dodania. Teraz już wiecie, jakie glitchy popieram, jakie nie, jakie będę prezentował na kanale, a jakie nie. Więc po prostu zabawa, ok. Przyspieszenie rozgrywki nie. Dobra, i teraz temat cheaterów, moderów, jak zwał tak zwał. To jest temat o wiele bardziej skomplikowany i żeby wam go dokładnie wytłumaczyć, no to muszę wam powiedzieć całą historię, jak to u mnie było, jeżeli chodzi o spotykanie cheaterów. Więc zaczynajmy. Na początku grałem sobie w GTA Online i przez pierwsze 100 leveli jedyne co robiłem, to grałem napady i tam udało mi się na 100 levelu mieć 10 milionów hajsu przy sobie, co całkiem była niezłą kwotą w tamtym czasie, bo mogłem za to kwotę właśnie kupić sobie na przykład Kurumę. I z tego co pamiętam, Kurumę nagrałem po prostu na YouTube'a, tuning, okazało się, że nikogo ten filmik nie obchodzi i ten filmik zniknął z YouTube'a, nie dziwię się, że nikogo nie obchodził.
I ogólnie hype na granie w GTA mi przepadł, że tak powiem, więc postanowiłem, że walić to. Za jakiś czas zobaczyłem u Ludzka, pamiętam, filmik, gdzie latał opresorem jedynką i mówię sobie, o Boże, jakie to jest zajebiste, naprawdę tak powiedziałem, na opresora jedynkę. Do dzisiaj tych słów żałuję, że tak powiedziałem kiedyś. I mówię sobie, muszę pobrać GTA na nowo. Chociaż wróćcie, jeszcze przy premierze import-export trochę grałem, ale później odstawiłem grę. Dobra, ale wracając. Zobaczyłem u Ludzka opresora, mówię, chcę w to grać, pobrałem sobie GTA i zauważyłem, że przez tyle czasu nikt nie nagrał poradnika do bunkra. Mówię sobie, Bakus, to jest twoja szansa. Nagrywasz poradnik do bunkra. No i nagrałem. I niespodzianka, obejrzał się, czyli było jakieś zapotrzebowanie na ten poradnik. Wiele spraw wyjaśniłem i do dzisiaj ten poradnik, powiedzmy, że jest w miarę okej. Chociaż teraz bym go lepiej zmontował, ale jeżeli chodzi o treść, jest okej. Ale dobra, nagrywam sobie, nagrywam i mówię sobie, hej Bakus, robimy serię miesiąc GTA Online. No i nagrywam sobie miesiąc GTA Online, kilka subów przyszło, trochę z 200, więc nie za wiele przez miesiąc. Ale mówię sobie, dobra Bakus, przez miesiąc rzucałeś filmy z GTA, to czas teraz się zająć tym bardziej na poważnie, nagrywasz dalej te GTA. No i w końcu zbierała się jakaś grupa osób, no i w końcu nadszedł czas założenia Discorda, no i pierwszych zlotów. Więc zrobiłem sobie Discorda i później ogłosiłem zlot i przyszło tam nie wiem ile osób, szczerze powiedziawszy. Zgaduję, że to jest z 15 osób. Na pewno nie było ich zbyt dużo. I w sumie warto podkreślić, że to było 15 randomów. Inna sytuacja, kiedy na przykład teraz na zlocie czasami jest 15 osób, że tam 30, różnie tam bywa. Ale zobaczmy, że jest ich 15 teraz ogarniętych, jest okej. Ale to było 15 randomów. To było tak trudno zgrać, że to masakra. Ale dobra, jest zlot, już nie pamiętam jaka tematyka. No i na tym zlocie pojawiło się kilku moderów. Przynajmniej dwóch ich było na 100%. Jako iż zlot był mały, no to mówię sobie, hej, niech oni zostaną. Chociaż już wtedy jakiejś wielkiej sympatii do moderów nie miałem, bo słyszałem jedynie tyle, że jeżeli ktoś ci daje hajsa, to może dostać bana. Więc mówię od razu, tutaj żadnych sztuczek nie robicie, gracie normalnie i będzie okej. I ogólnie w sumie na Discordzie już wtedy był wpis w regulaminie taki, że nie można reklamować pewnych usług na tym moim serwerze. Chociaż w sumie kto chciałby się reklamować, jak tam było z 100 osób. No dobra, może troszeczkę więcej, z 500 było pewnie. A więc okej, trwa sobie zlot, wszystko jest spoko, w miarę jest ogar. I sobie myślę, hej, trafiłem na dobrych moderów. Nic nie robią złego, nie? Mam farta jakiegoś. Same złe historie słyszałem, jest okej. No i okej, zlot się jakiś tam odbył. No i później oczywiście po zlocie jakaś atrakcja mini. W tamtym okresie nie miałem dobrych pomysłów, więc atrakcja była taka, że graliśmy tryb adwersarza wszyscy. Nie pamiętam jego nazwy, ale pamiętam jedynie tyle, że jeździło się czymś, nie pamiętam dokładnie czym, ale zbierało się różne takie żetony, powiedzmy, na mapie. I na przykład był motor z linii śmierci, na tej mapie był czołg i coś jeszcze chyba było. Więc po prostu można było zbierać jakieś tam ulepszenia. I jest ostatnia runda i wychodzi wszystko na to, że jesteśmy w stanie to wygrać, znaczy w sumie moja drużyna. Ale w przeciwnej drużynie był cheater. I była taka akcja, że cały czas grał legitnie, ale właśnie w ostatnich sekundach właśnie była taka akcja, że chyba motorkiem najeżdżałem na tego typa i on by się we mnie wbił. Ale zrobił taką akcję, że podskoczył sobie, a nie było na tym trybie możliwości skakania. Więc po prostu czas się skończył, przegraliśmy. I ja mówię, ja pierdolę, naprawdę? Aż tak? Gościu uznał, że to jest strasznie śmieszne, jeżeli taką akcję zrobi. Ja się pewnie w tamtej sytuacji lekko wkurwiłem, ale pamiętam, że chyba wszystko wyszło w miarę okej. I typka nie zbanowałem jakimś prawem. I gościu sobie został na serwerze. I właśnie wchodzę sobie na serwer za kilka dni. I okazuje się, że tamten typek dostał bana, ten cheater. I przy okazji kilka osób z serwera mojego. I zapytacie, co się stało. No sprawa jest prosta, wszyscy zobaczyli, jak fajnie się ten typek bawi, więc też chcieli. No i wszyscy po kolei dostali bana. I wszyscy po prostu przestali grać, no bo dostali bana na miesiąc, później już chyba nie wrócili. Niektórzy perma dostali. No ale oczywiście tamten typek, który cheatował, kupił sobie drugie konto. Wszyscy wiecie, przestali grać, no ale on nie odpuszczał. No i wrócił na serwer. Przyszli inni ludzie, ten typek z nimi grał. No i później się okazało, że nagle ludziom zaczęło przybywać troszeczkę hajsu, że tak powiem. No i okazało się, że gościu, mimo tego zakazu, który był w regulaminie, no za moimi plecami tutaj niezłe akcje odwalał. Nie były one na dużą skalę, no ale jakieś tam były. Więc po prostu musieliśmy się pożegnać w bardzo nieprzyjaznych warunkach. Więc typa dałem out z serwera.
Przy okazji pamiętam, że trochę typowie nawtykałem na PW. Bardzo brzydkich słów, no ale poniosły mnie emocje. Jeżeli ktoś za moimi plecami coś takiego odwala, no come on. Więc po prostu historia z cheaterami jest taka u mnie, że jeżeli ktoś ma okazję, to ją wykorzysta. Dlatego ja w mojej ekipie żadnego cheatera mieć nie będę. Tak samo nie będę miał żadnego typa, który jest na tyle głupi, żeby komuś zapłacić za hajs. Więc takich osób też teraz do ekipy nie przyjmuję. Kiedyś ekipa była otwarta, więc jakieś sytuacje w miarę przechodziły. Teraz już na serwerze, nawet discordowym, jeżeli dowiem się, że ktoś cheatuje, też go od razu wywalam. Taka jest sytuacja. Już tak myślę, że to trwa mniej więcej półtora roku? Coś takiego, może trochę przesadzam z czasem, ale myślę, że coś koło roku na 100%. Więc jeżeli ktoś szuka ekipy do legitnego grania, no to serdecznie zapraszam na Discorda i do ekipy. Lekko przymykam oko, jeżeli ktoś miał lekko zgliczowany hajs na Bogdanie, minimalnie przymykam oko. Ale jeżeli są to większe kwoty, no to do ekipy niestety was nie przyjmę. Ale szybko poszło, lol. Więc może troszeczkę za bardzo spłyciłem temat, jeżeli chodzi o tych cheaterów. Więc może troszeczkę więcej pogadamy. Nie chodzi o to, że chcę mieć 10 minut na filmiku, bo już to mam. Tylko chodzi o to, że chcę ten temat raz powiedzieć i już to zamknąć, żeby potem nie było pytań. Więc tak, nie ma czegoś takiego jak dobry cheater. Jeżeli cheater będzie miał okazję, zawsze ją wykorzysta praktycznie. Dalej, kolejna sprawa to to, że nie popieram złodziejstwa. Inna sprawa byłaby, gdyby ktoś, na przykład w GTA, zarabiał sobie hajs i potem ten hajs sprzedawał sobie na Allegro na przykład. Czyli po prostu masz hajs zarobiony na import-export, załóżmy, i potem masz, na przykład, nie wiem, 10 milionów i mówisz sobie, sprzedam 10 milionów za 20 zł komuś. Ja grałem w tą grę, zarobiłem, mogę ci sprzedać 10 milionów za 20 zł, załóżmy. Ale niestety w GTA takiej opcji nie ma, jeżeli chodzi właśnie o handel. Nie można czegoś takiego zrobić, że hej, mi się zabiera z konta, a tobie dodaję. Czegoś takiego w GTA nie ma, chociaż chyba, wydaje mi się, słyszałem tylko o tym, że przez pierwsze kilka dni trwania właśnie GTA Online była taka opcja, ale później została usunięta. To się profesjonalnie nazywa gold farming i coś takiego robi się praktycznie w każdym MMORPG-u. Niektórzy to robią za pomocą odpowiednich botów, które są nielegalne, a niektórzy to robią na własną rękę i po prostu biegają za jakimiś mobkami, farmią je i później sprzedają sobie hajs za prawdziwy hajs i jest spoko, nie? Ale jeżeli ktoś robi coś takiego bez żadnego wkładu swojego, to niestety coś takiego jest po prostu złodziejstwem i Rockstar powinien takie osoby po prostu pozywać. I tyle. A wracając do gold farmingu, no to w niektórych grach jest to nawet w 100% legalne i gra się na tym opiera. Na przykład taka gra jak Entropia Universe, jakoś tak, tam w tej grze po prostu handel normalnymi złotówkami, może złotówkami, nie, dolarami jest normalny wśród graczy. I gra, z tego co wiem, w 100% na to pozwala. Ja kiedyś w ten sposób, jak jeszcze chodziłem do szkoły, zarabiałem nawet 1000 zł miesięcznie za to, że grałem sobie w grę w wolnym czasie. 1000 zł chodząc do szkoły, całkiem przyjemna kwota, prawda? A najlepsze w tym wszystkim było to, że to była na tyle mało angażująca rzecz, że po prostu miałem odpaloną sobie grę, w której coś tam klikałem sobie raz na jakiś czas i miałem przy okazji na drugim oknie malutkim na monitorze odpalony sobie serial i grałem sobie, zarabiałem prawdziwy hajs i przy okazji oglądałem sobie seriale i w tamtym czasie mnóstwo seriali obejrzałem. Może w przyszłości zrobię o tym materiał. Ale wróćmy do tematu odcinka. Po raz kolejny, bo co chwilę od niego odchodzimy, nie wiadomo po co. A więc wracając. Dlaczego nie lubię cheaterów? Dlatego, że cheater powoduje to, że za chwilę pojawi się kolejny cheater. Przy okazji, cheaterzy bardzo często wykorzystują swoją sytuację w taki sposób, że teraz, kiedy mam troszeczkę większy kanał, to o wiele bardziej to odczuwam. Bo kiedy wchodzę na publiczną sesję, to praktycznie na 90, no może przesadzam trochę, jest bardzo duża szansa, że kiedy wejdę na sesję publiczną, gdzie są Polacy, to bardzo prawdopodobne, że zostanę po pierwsze zwyzywany, to akurat normalne, a po drugie dostanę gejzer, autobus, hydrant, kibel, wszystko na łeb. A kiedy skończą się opcje, no to dostanę kika albo crasha gry. Więc no niestety, jeżeli cheater ma okazję, to chce się popisać, jaki jest zajebisty. Zapomniałem jeszcze jednej kwestii poruszyć, bo to jest całkiem ciekawa sprawa. Jeżeli chodzi o pojazdy zrobione, a raczej zrespione przez cheaterów,
bo to jest rzecz, z której kiedyś korzystałem, powiedzmy, bo kiedyś, kiedy nie byłem jeszcze w żaden sposób rozpoznawalny, wchodziłem sobie na sesję publiczną. No i na sesji publicznej zawsze praktycznie jest jakiś cheater, więc po mapie były zrespione jakieś pojazdy, UFO ludy, jakieś w sensie statki kosmiczne i zawsze praktycznie na jakiejś drodze, albo najczęściej pod Los Santos Customs, tym najpopularniejszym w mieście, stał jakiś samochód zrespiony przez cheatera albo wraki. Bo nie wiem jak to jest, ale jeżeli cheater zrespi pojazd, może nie wszyscy tak mają, ale bardzo często jak ja się spotykałem, tak było, że jeżeli był samochód, na przykład teraz popularne są Formuły 1, chociaż ja teraz aktualnie tych pojazdów nie znajduję, bo na sesjach publicznych nie gram, ale kiedyś załóżmy, że był jakiś ukryty pojazd, teraz to może być Formuła 1, więc stoją sobie Formuły 1 pod Los Santos Customs, czy tam na środku mapy, gdzieś tam na drodze. I te pojazdy cały czas tam będą stać. Ty sobie odjedziesz tam 5 km, wrócisz, dalej tam będzie stał. Albo bierzesz sobie RPG, myślisz sobie, a rozwalę je. Jeżeli nie mają godmoda, rozwalasz je i co się okazuje? Że odjeżdżasz 5 km, wracasz i wrak tam dalej leży. Nie wiem jak to działa. Ale właśnie te pojazdy zrespione przez cheaterów nie znikają z jakiegoś dziwnego powodu, co jest strasznie dziwne. A więc okej, podsumujmy po raz piąty w tym odcinku. Glitche, okej, jeżeli nie dają ci jakiegoś szybkiego zarobku albo expa. A jeżeli chodzi o cheaty, kiedyś myślałem, że jest coś takiego jak dobry cheater. Teraz z perspektywy czasu wiem, że czegoś takiego nie ma. Na szczęście akurat w moim wypadku ja bardzo szybko się skapnąłem, że nie można takich osób dopuszczać do siebie, bo to było mniej więcej w tym czasie, kiedy mój kanał robił tam średnio w ciągu 24 godzin 500 wyświetleń na filmiku, więc niezbyt wiele. Dalej czuję, że lekko spłyciłem temat i nie przedstawiłem wam w 100% mojego punktu widzenia, ale chyba nakreśliłem mniej więcej tą sprawę, jaki mam stosunek do cheaterów, jaki mam stosunek do glitchy, więc chyba sprawa wyjaśniona. I nie będzie więcej pytań, a jeżeli będą, no to ja albo po prostu wy w komentarzach będziecie mogli kogoś odesłać do tego filmiku, żeby wiedział jak się sprawa ma. Zostawcie like, jeżeli się spodobało, ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, siema, na rapa, cześć, elo!